90 sekund o Małopolsce. Małopolskie tradycje sportowe sięgają średniowiecza. Wtedy organizowano turnieje rycerskie zwane gonitwami. Dziś Małopolanie w wielu dyscyplinach odnoszą sukcesy, a w jednej jesteśmy prekursorem. Zdobyliśmy kilkanaście tytułów Mistrzostw Świata, a obiekty sportowe tej dyscypliny są jednymi z najlepszych na świecie. Czy wiecie może, o jaką dyscyplinę chodzi? Moim zdaniem dyscyplina, o którą chodzi, to skoki narciarskie. Moim zdaniem chodzi tutaj o skoki narciarskie. Chyba sobie żartujesz. O co innego może chodzić, jak nie o siatkówkę? Na pewno to nie jest piłka nożna. Moim zdaniem chodzi o tenisa albo siatkówkę. Nasz region słynie ze świetnych sportowców, ale mało kto wie, że to Kraków uznaje się za kolebkę powstania Polskiego Związku Kajakowego. Możemy także pochwalić się bardzo nowoczesnym torem kajakarstwa górskiego, a nasi zawodnicy regularnie odnoszą w tej dyscyplinie międzynarodowe sukcesy. Małopolska to wymarzone miejsce dla sportowców. Co roku powstają tu nowe, ogólnodostępne obiekty sportowe. Nieustannie promujemy też sport, organizując zawody na światowym poziomie, takie jak tegoroczne Igrzyska Europejskie.